Dodaje mi to pewności siebie. Wchodząc na ring trzeba być pewnym siebie, tak samo jak wychodzę na boisko. Broń. Jak to skomentować? Lepiej tego nie komentować. Prokop to ten Stefan! Witamy w Lubinie, z tej strony Konrad Forenc. I Dominik Chładun. Bramkarze Zagłębia, dzisiaj odbyliśmy nietypową jednostkę. No tak, były... Spokojnie, wiesz, że teraz to, co my mówimy, to nie ten materiał najpierw jako zapowiedź rzucą. Za bardzo rozgrzeje się po tym wychyłku. Widziałem, jak tata wstaje, zawsze zastanawiało mnie po co, a to właśnie były czasy Andrew Gołota i ja też gdzieś tam podpatrywałem. Jest, już lepiej. Wujek walczył zawodowo, tato też miał tam epizod swój w boksie. Miałem bodajże 9 lat. Tato mnie i brata zabrał tutaj. No i trenowaliśmy rok czasu, ale niestety moja krzywa przegroda w nosie nie pozwoliła mi na dalsze boksowanie, bo co dostałem w nos, to zaraz krew się lała i nie było sensu. Teraz się cieszę, chociaż nie wiem, jak to by wyszło w boksie, bo mogłaby pójść taka sama droga jak teraz. Długa droga czekała nas jako zawodowych piłkarzy, żeby się nim stać. Tak samo, żeby zostać bardzo dobrym bokserem, czy dobrym bokserem, to jest kupę wyrzeczeń, kupę lat pracy, no i kupę potu i krwi na treningu, tak? To widać i to bardzo szanuję, dlatego gdzieś tam każdego fajtera. My gdzieś tam na piłkę nożną też to przekładamy. W ringu trzeba unikać ciosów, trzeba szybko na nogach chodzić i to samo mam na boisku. Trzeba wiedzieć, jak szybko się ustawić, jak obronię jeden strzał, zaraz może być drugi, szybko wstać. W boksie uciekasz od ciosów, my te ciosy jako bramkarze musimy przyjąć, bo to czy jak gdzieś leci piłka czy coś, no to wiadomo, my nie możemy głowy schować, my musimy przyjąć to na głowę. Ja będę bronił. Ja wychodzę na środka. Idę na narożnik. Dobra robota. Dziękuję, Fadeusz. Jestem tak szybki, że gdy zeszłej nocy zgasiłem światło w pokoju hotelowym, byłem w łóżku, zanim zrobiło się ciemno. Muhammad Ali. Ja znam jednego trenera, co mówił, że zanim się położył, to już stał, także no. Jeśli ludzie mówią, że nie dam rady czegoś zrobić, ja po prostu to robię. Floyd Mayweather. Dominika, które lepiej opiszą? No to ja bym powiedział, że mogę porównać Dominika do cytatu Muhammada Ali'ego. Ali był szybki w ringu, taki Dominik potrafi na tej linii szybko zapracować. Jedyny twój przeciwnik to ten, którego widzisz w lustrze. Conor McGregor. Moja prawa noga prowadzi do szpitala, lewa na cmentarz. Mikrokrokop. Mirko. Mirko. Mirko Prokop. Krokop! Prokop to ten Stefan. Mikroprokop. Myślę, że wybrał cytat Mirko Prokopa. Teraz sprawdzimy, czy da się łapać piłkę w rękawicach bokserskich, czyli troszeczkę inne niż mamy na co dzień. Ciężko. Brawo. Chwyt jest za dobry, nie? Tak. Tu już nie chodzi. Tu już nie chodzi o rękawice, tylko chwyt. Siatka. Ale latają po ringu. Lepiej tego nie komentować. No tu widać, że oczko przeszkadza, no to faul ewidentny. Jakby faul, można by gwiznąć faul przez swojego, to zdecydowanie. Nie, wyobraziłem sobie, że to przeciwnik, to zamiast łapać od razu. To by ci oddał chyba, wiesz? Tak, po takim trafieniu to by ci zdążył oddać. Zapominamy o tym. W moim debiucie na Wiśle Płock też to samo odbiłem. Jak to skomentować? Garda jest.
To myślę, na to trzeba patrzeć pozytywnie. Ale cios poniżej pasa? Pamiętam, jak to wspominali Kung Fu Foreign, coś w tym stylu. Ale Conor McGregor był przygotowany chyba na to. I widać, że... Ale się nie spodziewa, że to będzie cios poniżej pasa. No. Wiadomo, to był trudny moment, bo to czerwona kartka, prawda, za to nie chciałem zrobić krzywdy. Bardzo długo odcierpiałem tą karę za to. Jeździłem po komisjach ligi, kary finansowej, nie tylko. Na pewno nie chciałem gdzieś tam burlidze zrobić krzywdy. I've been wasting words on wasted gas from time to pass the time from rap to gram, career no shine from 9 to 5, the walls are left initially a symphony, express myself implicitly and willfully get what I want and I will show my soul's alive. And I will show my soul's alive. To jest właśnie jak bramkarzom zaczyna korba odbijać się.